Każda życzliwie wyciągnięta ręka, uśmiech na twarzy, drobny gest hojności. To przecież tak mało, a tak wiele znaczy w szarej codzienności. Jak powiedział nasz nieodżałowany Ojciec Święty Jan Paweł II, człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Dziękujemy, że zawsze możemy na Państwa liczyć. Dziękujemy za wsparcie podczas organizacji dzisiejszej uroczystości. Niech słowa piosenki będą wyrazem naszej wdzięczności. Przed Państwem Nikola Mitręga z klasy pierwszej. Mamusiu, kiedyś cud się stał, Bóg w twoje ręce życie dał. Pod twoim sercem moje bić zaczęło, że kochasz mnie od pierwszych chwil, że kochasz tak jak nigdy nikt. Dziękuję. Jesteś blisko, za chleb codzienny i za moc, i za spokojny dzień i noc. Dziękuję. Przynoszę za oczu mojej mamy czar i za tatusia syn na żar. Dziękuję, chcę zaśpiewać Alleluja. Alleluja, Alleluja. Prosimy o wielkie brawa dla Nikoli. Dziękujemy bardzo naszej małej artystce. Chodź, kochanie. Proszę Państwa, mieliśmy przygotowane dla Państwa piękne tańce w wykonaniu przedszkolaków, uczniów naszej szkoły, ale w zaistniałej sytuacji niestety obejrzymy je przy innej okazji w lepszych warunkach atmosferycznych. Jubileusz 60-lecia jest okazją do tego, aby przeszłość spotkała się z teraźniejszością. Zostają bowiem obudzone i przywołane wyjątkowe wspomnienia z wszystkich
u wszystkich tych, którzy pamiętają jeszcze początki powstawania naszej szkoły. Natomiast młodym pokoleniom można przybliżyć jej bogatą historię. Trudno pozostać obojętnym wobec miejsca, w którym zostawia się część swojego życia. Twoje mury pamiętają dawne lata. Stare cegły, ale serca młode wciąż. Szkołę tę ukończył może i twój tata. Teraz ty wyznaczasz także tu swój los. Ta nasza szkoła, kochana szkoła, stoi tak dumnie pośród zieleni. Co dzień do siebie dzwonkiem nas woła i kolorowo w słońcu się mieni. Szkoło nasza kochana, tętnisz życiem codziennie od rana. Chodził tu mój tata, a tobie ciągle przybywały lata. Dzisiaj stuknęła ci 60. Możesz być moją babcią, a babcie ponad wszystko kochamy. Wyślemy cię do kosmetyczki, podmalujemy, zrobimy maseczkę, otoczymy troskliwą opieką, a gdy będziesz się pochylała, wręczymy ci laseczkę. Pozostaniesz w naszej pamięci na długie lata, bo tu minęła nasza młodość, zabawę, wiedzę i mądrość bogata. Kiedy będziesz stuletnią babunią, przyjdę tu z wnusiem lub wnunią, bo miło jest wracać do tego miejsca, gdzie zostawiło się kawał serca. Trudno powiedzieć, jak za 100 lat będziesz wyglądała, ale jedno jest pewne, że dla dzieci zawsze otworem będzie stała. Powróciło wielu do starej szkoły i myślą, czy to dla nich był czas wesoły? Nauka się przecież nie zawsze opłaci. Ludzie wykształceni nie są zbyt bogaci. Na nauczycieli starczy rzucić okiem. Ciągłe zmiany w oświacie zauważyć nie trudno, dlatego w szkole nigdy nie jest nudno. Nasze propozycje są prostym działaniem i wszyscy się zgodzą z tym rozwiązaniem. Żeby lekcja trwała czy 4 godziny, to przecież głupota, czy też jakieś kpiny. Istne średniowiecze, nie może mieć to racji. Aktualnej dobie komputeryzacji. Jestem w starszej klasie, więc wiem z doświadczenia, że wystarczy kwadrans, żeby zrobić temat. A te powtórzenia? I po co to komu? Możemy je sami zrobić sobie w domu. Nie możesz, nie możesz, to wielkie przestępstwo. Materiał w domu jeszcze raz przerabiać. Wiadomo, że prac domowych już się nie odrabia. To życzeniem naszym było, no i właśnie się spełniło. Na niektórych lekcjach nauczycieli mi szkoda. Bo nie słucha. Bo nie słucha wcale treści moja głowa. Marzy ciągle o WF-ie, by zajęcia ciągle trwały. Choć ze 3 godziny, albo i dzień cały. No, a ile czasu by się oszczędziło? O 10:00 już by w szkole pusto było. Za to w okolicy ileż to hałasu. Każdy miałby wreszcie moc wolnego czasu. W szkole bywa różnie. Są szczęśliwe dnie z piątkami, szóstkami, lecz zdarzają się też te złe. Wiele jednak w niej uczymy się. Współczesna szkoła jest niewątpliwie inna niż ta sprzed 60 lat. Ale nadal najważniejszy jest młody człowiek, który pełen ufności wkracza w mury swojej starej podstawówki. Wychowankowie szkoły, którzy opuścili i nadal opuszczają mury naszej szkoły, zawsze napawali nas dumą i dzisiaj są największym prezentem, jaki otrzymuje nasza jubilatka. Na uwagę zasługują ci absolwenci, którzy będąc uczniami tej szkoły, powrócili do niej już jako nauczyciele, jak nasza pani Ania. Dzisiejszy dzień przypomina, że w szkole najważniejszy jest uczeń. Duszą szkoły jest nauczyciel i wychowawca, wsparciem rodzice, a największą dumą jej absolwenci. Szanowni absolwenci, tak naprawdę historię szkoły tworzycie wy. Wy stanowicie jej dorobek oraz najlepszą wizytówkę. Wasza obecność niezmiernie jest nam miła. Przybyliście tu z różnych stron świata, aby wrócić pamięcią do czasów młodości, do czasów pobytu w murach tej szkoły. Mamy nadzieję, że był to okres szczególnie ważny w waszym życiu. Czas dojrzewania intelektualnego, emocjonalnego,
czas kształtowania postaw i charakterów, czas podejmowania pierwszych życiowych decyzji. Drodzy absolwenci, dla was wystąpią dziewczęta z klasy szóstej, które wykonają piosenkę Ale to już było. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy teraz do obejrzenia przedstawienia Balladyna. Zakończony dzień pracy. Moja Balladyno, twoje rączki otrzymania tej komórki już całkiem się rozpłyną. Już my jutro z Alinką w naszej firmie milionerów przyjmiemy. Kontakty zawrzemy. A ty, moje dzieciątko, skorzystaj z jacuzzi i delektuj się Liptonem. Nie, nie, nie! Jutro odpoczywa matka,
a my z siostrzycą idziemy na żniwo. Nie, nie, sama pójdę. I tak muszę pobrać z bankomatu pieniądze, które u każdego wzbudzają żądze. Kto siedzie? Ktoś między winiami pomyka. A kto to? Co za bryka! Jedzie aleją, jak to pięknie złota! Między drzewami błyska, jakie stroje cudne! A my widzimy życie takie nudne. Ktoś puka, otwórz, balladyno. Niech siostra otworzy, lakier rewląsknie w 60 sekund. Gdzie mój grzebień? Maskara? Podaj Maybelline. No dobrze, już ja otworzę. Jaki przystojny! Córki, szansa! Szansa na sukces! Proszę wybaczyć, ale musiałem się gdzieś schować. No widzi państwo, jak deszcz pada. Proszę, proszę, niech pan siada. Napije się pan czegoś? Może kawy? Kawę gajos? Co ty, matko, pleciesz? Pedros, Pedros przecież! Tak, chętnie. Nazywam się Kirkor. To moje córeczki, drogi panie. Ta starsza to Balladyna, a młodsza Alina, także jak anioł. Ach, tu znajdę moją różę. Prawdę wróżyłeś, pustelniku stary, gdzie okienkami dwie różyczki błysną. Dwie? Trzy różę tu widzę. Słuchajcie, matko, na świat wyjechałem szukać bogatej i ładnej żony. Dalej nie jadę, bo tu znalazłem cudowne bóstwa. Proszę bardzo, wybór należy do pana. Matko, proszę cię o radę. To trudny wybór. Malin kiedyś nazbierały. Oj, co to będzie? Coś starej matce przyszło do głowy. Randka w ciemno będzie. Niech się przynajmniej z ust różanych dowiem, czy mnie smukłe łanie kochacie. Nie śmiem wymówić tak, panie, ale ty zgadniesz, choć będę milczała. Jeśli mi kupisz, co będę chciała, oczywiście, że będę cię kochała. Tak, panie, nie będę wymyślać, bo to moja szansa. Spróbujmy zadać inne pytanie. Jak mnie rozweselisz? Proszę. O panie, jeśli w willi są czeluście, a ty każesz skoczyć, nie licz na to, nie skoczę. Szkoda. A ty, Alino? Będę dzieliła twoje pasje. Jeśli skusisz się na jazdę, na desę lub rowerze, będę podziwiała twoje popisy. Deskoroka na dwie próby, daj mi luby. Wystarczy. Trzecie pytanie brzmi. Jak mnie rozweselisz, kiedy będę smutny? Proszę, balladyno. Będziemy razem ćwiczyć dykcję. Rozzłoszczony jeżozwierz szarżuje szaleńczo szeroką ścieżką. Powtórz, mój miły. A ty, Alino? Będę czytać codzienną gazetę. Ulubiony samochód syreny. Syrenka. Syrenka! No jasne! Jaki wybór trudny. O pomoc poproszę Skierkodytę. No to słuchaj, balladyna. Obiecuję żyć dłużej niż ty, bo do celu już ci nie wskoczysz. Chętnie by cię tam zobaczyła. Alina, cóż, jedyne co cię może uratować, to złamanie nogi w obronie deskorolki lub podczas jazdy w jej obecności. Wtedy masz pewny pobyt w szpitalu i pewny basen przy łóżku. I nie dopuszczaj żadnej do budżetu, bo zbankrutujesz. Nic ich nie powstrzyma, codziennie nowa limuzyna. Co mam teraz zrobić? Powiedzcie, dziewczyny. Myliłeś się. Myślałeś, że znowu damy się wygnać w maliny? Nie wiesz, że inne są dzisiejsze dziewczyny? Wystąpili dla państwa uczniowie klasy 6 i 7. W roli tytułowej niezrównana Emilka Wójcik. Kuba Jankowski, czyli najlepsza, jedyna w swoim rodzaju Alina. Agata Schab jako wspaniała gospodyni i bizneswoman, czyli matka idealna. Nikodem Wójcik, nasz analityk danych, czyli Skierkodyta. Dobrze. Oraz
oraz Michał Hera jako hrabia Kirkor, kawaler do wzięcia, najlepsza partia w gminie. Uroczysty moment na życzenia teraz. My wiemy najlepiej, co mają zawierać. Życzę ci, szkoło, w dniu święta twojego, by nikt nie żałował czasu tutaj spędzonego. Bo każdy po latach wniosku się doczeka, że to najpiękniejszy czas w życiu człowieka. Abyś była życzliwa i szczera, tak jak wyciągnięta ręka przyjaciela. Byśmy pamiętali nawet przez lat wiele, czego nas uczyli tutaj nauczyciele. I to ziarno wiedzy, teraz w nas zasiane, było kiedyś plonem obfitym zebrane. Życzymy ci, szkoło, abyśmy wierzyli, że w przyszłości twoje marzenia spełnimy. Aby to światełko, tu nas rozniecone, zawsze wskazywało jasną życia stronę i wiodło nas tylko drogami prostymi do tego, co ludzi szczęśliwymi. By z upływem czasu rdzą się nie pokryły te pierwsze uczucia, co się tu rodziły. Życzymy ci, szkoło, abyś długo żyła, jeszcze naszym dzieciom i wnukom służyła. W szkole by... Aby przyszłość była łaskawsza i byś się stała o wiele bogatsza i by cię zwyczajnie na to było stać, co byś jeszcze chciała swoim dzieciom dać. Szkoła ma wiele do zaoferowania swym uczniom. Ochoczo korzystają oni z różnych możliwości rozwoju zainteresowań i talentów. Biorą udział w wielu przedsięwzięciach, również związanych z jubileuszem naszej szkoły. Nasi wychowankowie postanowili uczcić święto szkoły i przygotowali prezentacje multimedialne pod tytułem 60 lat minęło, szkoła dawniej i dziś, które zostaną wyświetlone w sali gimnastycznej. Uczniowie wzięli również udział w konkursie plastycznym pod hasłem Za co lubimy szkołę. Galeria Plac znajduje się na korytarzu szkolnym. Możecie Państwo tam podziwiać wspaniałe dzieła. Od lat wspólnie z naszymi uczniami dokumentujemy najważniejsze wydarzenia w życiu szkoły. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi pięknymi kronikami, które znajdują się na korytarzu szkolnym. Być może niektórzy z Państwa odnajdą w nich własne wspomnienia. Jak wiemy, pamięć ludzka bywa ulotna. Aby uwiecznić nasz jubileusz dla potomnych i podkreślić Państwa udział w nim, przygotowaliśmy księgę pamiątkową, gdzie mogą Państwo dokonać pamiątkowego wpisu. Księga znajduje się na stoliku obok wejścia do sali gimnastycznej. Będzie nam bardzo miło, jeśli zostawią Państwo ślad swej obecności na dzisiejszej uroczystości, bo przecież nic dwa razy się nie zdarza, o czym zaśpiewa Emilka Wójcik. Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy z tej przyczyny. Zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy. Szanowni Państwo, nieodłącznym elementem każdych urodzin, oprócz zaproszonych gości oraz życzeń, jest tort urodzinowy. Czy jubileusz szkoły można porównać do urodzin? Myślę, że tak. Skoro dzisiaj święto szkoły obchodzimy, że jej wyprawiamy prawie urodziny, to tradycja daje nam już pomysł gotowy. Koniecznie być musi tort urodzinowy. My również mamy taki wspaniały tort, niezwykły, bo nie dość, że piękny, to ufundowany przez nasze wspaniałe panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Nadmierzawy, które później wykonają dla nas krótki recital. Tort jest bardzo duży, bo wiele w nim tego, co możemy z siebie dać, wartościowego. Tort jest bardzo słodki, bo w nim jest zawarte wszystko, co w nas dobre i miłości warta. Jeśli tort urodzinowy, to koniecznie życzenia. A jakie? Mamy takie jedno, wiemy. Wszyscy i myślimy, że się spełni. A czy się spełni, to czas pokaże.
Proszę panią Renatę Pasek, dyrektor naszej szkoły, pana Michała Klamińskiego, przewodniczącego Rady Gminy, panią Joannę Schab, przewodniczącą Rady Rodziców oraz Emilkę Wójcik, przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego oraz panią Renatę Zygan, przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich o wspólne zdmuchnięcie świeczek. Sto lat nie żyje, żyje nam. Sto lat nie żyje, żyje nam. Jeszcze raz nie żyje, żyje nam. Nie żyje nam. Następne 60 lat. Koło gospodyń ufundowało torta, także przewodnicząca koła gospodyń. Tutaj pierwszy kawałek od drogi. Pierwszy kawałek mamy do takich kwadraciki ciąć, czyli mamy koło. Pierwszy kawałek. Zapraszamy dziewczyny z koła gospodyń. Pierwszy kawałek dla pani dyrektor. No to ja dziękuję bardzo za wyróżnienie. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Następny dla pana przewodniczącego. To nie mogę teraz. A następny dla pana radnego Wójcika. A następny będzie dla pana Strączkiewicza, dla naszych panów radnych. Proszę bardzo. Proszę podchodzić. Proszę podchodzić pod to. Nie wiem, co się dzieje. Koło gospodyń ładnie się uśmiecha i zaprasza do swojego stoiska. Tego możecie. Chcę dokroić dalej? Dziewczyny, proszę, dziewczyny profesjonalnie, a my będziemy rozdawać. Nie ma tej słodyczy, bo berło królewskie nie ma.
policzy, a dziewczyna czasem, a dziewczyna czasem buziaka użyczy. A dziewczyna czasem, a dziewczyna czasem buziaka użyczy. Buziaka użyczy, przytuli do siebie. Buziaka użyczy, przytuli do siebie. A mnie się wydaje, a mnie się wydaje, żem jest w siódmym niebie. A mnie się wydaje, a mnie się wydaje, żem jest w siódmym niebie. Uroczystość poświęcona jest obchodom jubileuszowym 60-lecia Szkoły Podstawowej w Sędowicach. Aktualnie już teraz jest to Zespół Placówek Oświatowych w Sędowicach, ale właśnie dzięki współpracy nauczycieli, rodziców, władz gminy, wszystkich sponsorów, ta uroczystość mogła się dzisiaj odbyć w takim wymiarze. Program mieliśmy bardzo bogaty, ale no niestety ze względu na warunki atmosferyczne uległ on takiej niewielkiej modyfikacji, ale myślę, że najważniejsze jest tutaj nasze takie dobre samopoczucie, nasze poczucie naszej takiej, nie wiem, jedności, że jesteśmy wszyscy razem, że tworzymy taką jedną zwartą po prostu wspólnotę, która ma na celu, aby uczniom i naszym absolwentom, rodzicom, jak z najlepszej perspektywy tutaj ta szkoła się zawsze kojarzyła, bo te jednak te przy takich uroczystościach jubileuszowych te wspomnienia po prostu wracają i są ciągle żywe. Nasze uroczystości też dzisiaj nie byłyby możliwe, jeśli by nie grono osób, które nas wsparły i tak materialnie i rzeczowo. Zorganizowaliśmy loterię fantową. Fanty pochodzą oczywiście, są to dary od naszych rodziców, ale dziękujemy szczególnie sponsorom, którzy, a dokładnie panu Wojciechowi Strączkiewiczowi, Michałowi Klamińskiemu i Łukaszowi Wójcikowi za zasponsorowanie takiej nagrody głównej, którą jest rower. Wsparli nas również finansowo sklep Klaudia, firma Białczyk, firma Tigma Boot, sklep spożywczo-przemysłowy Janusz Pasek i bardzo serdecznie tym darczyńcom dziękujemy. Dziękujemy bardzo tym paniom z Rady Rodziców, które przez lata pełniły u nas funkcję przewodniczącej Rady Rodziców. Dziękujemy pani Barbarze Bania, dziękujemy pani Renacie Zygan i pani Monice Mitręga. Thank you.
jaka z ciebie namiętna kobieta. Ach, Pepita, 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 tobie nikt nie dorówna i kwita. Zima, Don Babylios już ledwo się trzyma. Don Babylios już nie chce, nie może, a z Pepitą wciąż gorzej i gorzej. Ona go pieści, pełna czułości i pełna wrażeń swej dzikiej namiętności. A on leży spokojnie jak dziecię i w ogóle nie myśli o świecie. Jesteśmy koło gospodyń z Nadmierzawy, która w swoich szeregach łączy dziewczyny z czterech wiosek, Jelczy Małej, Jelczy Dużej, Sędowic i Wrocieryż. Jesteśmy zarejestrowane w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, stamtąd pobieramy pieniążki i staramy się uczestniczyć w festynach. Na przykład dzisiaj ufundowałyśmy tort na 200 osób. I po prostu prężnie działamy, uczestniczymy w różnych imprezach charytatywnych. Wspieramy, integrujemy. Tak, tak, wspieramy, integrujemy społeczeństwo. Chyba tyle. I zapraszamy wszystkich na nasze słodkości. Ukradli wiata starego grata, złodzieje. Ukradli wiata starego grata, złodzieje. Teraz się tata na stare lata z nich śmieje. Teraz się tata na stare lata z nich śmieje. Została wiata przy domu. Nie ma już świata, została wiata przy domu. Trzeba ją zburzyć, już się nie przyda nikomu. Trzeba ją zburzyć, już się nie przyda nikomu. Ukradli ciotce biustonoć. Ukradli ciotce, ukradli ciotce biustonoć. Chyba to zrobił listonoć. Chyba to zrobił listonoć. Ukradli dziadka w koszuli. Ukradli dziadka w koszuli. A kogoś babcia, a kogoś babcia przytuli. A kogoś babcia przytuli.